Chyba mam pojazd do odebrania, zobaczmy go. To jest ten Mustang. Odbieramy. 10 wyścigów albo pościgów trzeba było ukończyć. Pojazd do wygrania, odbierz pojazd. Fajne to jest. Bardzo mi się to podoba. Jest, jest nowy Mustang, teraz można było go sobie zdobyć. Bardzo łatwo go trzeba było, można było zdobyć i nie było to jakieś czasochłonne. Samochód, przejechałem się nim trochę niestunigowanym i powiem wam, że nawet całkiem nieźle się nim skręcało. Przyspieszenie wiadomo, słabizna, ale to jest nie najgorsze, jeśli chodzi o prowadzenie. Jaka to klasa? Muscle. Pięknie. Dobra, idę na zlot samochodowy. Tu możemy sobie zrobić zlot, ja jeszcze tu zlotu nigdy nie robiłem, więc... Możemy sobie zrobić. Dobra, tunigujemy go. Cześć, co? Nie mogę go tunigować? Co jest? Ej, patrz. Nie mam opcji, żeby tunigować furę. Co się wydarza tu? Co jest? To się mówi trudno. Jakie on ma lampy w ogóle z tyłu? Ile on ma tych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze liczę? Czemu mam pięć tych kresek z każdej strony? Rockstar chyba chce to trochę wyśmiać albo coś. Powinni dodać jeszcze szóstą kreskę. Wiecie, chodzi mi o te światła z tyłu. Śmiesznie to wygląda. Dobra, zajeżdżamy na tunigowanie. No trudno, nie możemy na zlocie stunigować, to stunigujemy tu. I ja przyjadę zaraz tam na zlot samochodowy i zrobimy. Robimy tuning. Szkoda, bo tam się fajnie tuniguje, jak wiesz, ktoś może zobaczyć, jak robisz tuning. O Boże. Tylne zderzaki. I co, będą tu fajne opcje, czy nie? Bo samochód jakoś nie grzeszy prędkością, chyba. Ale zobacz. Tu jakieś opcje są. Ohoho, konkrecik jest. Dajmy mu te podwójne doloty. Śmiesznie to wygląda. Pyk. Ulepszenie oczywiście. Chłodnice pośrednie. Ha, chłodnica ze spryskiwaczem. Ciekawe. Jest, mamy wydech z boku. To już nie ma żartów. Dobrze, pięknie. Już mi się podoba. Zobaczmy tutaj. O kurczę, to... No dobra, w muscle caru chyba to tak nie jest źle, nie? Jak koła są schowane w błotniki. Nawet nie jest tak tragiczne. Możemy mieć usunięty grill. Usunięty symbol. O, to możemy zrobić. Możemy zasłonić reflektory. Ciekawe opcje. Wolałbym, żeby to się, żeby można było sobie taką kurtynę dać, nie? Że jak będziesz ruszał, to na przykład ona się podnosi. W którymś aucie tak jest w GTA. A tutaj możemy dać tylko osłonę świateł. Dobra, maska. Tutaj mamy ładny silnik pod maską, więc nie chcę dać zapinek. Maski też nie możemy z wystającym silnikiem zrobić. Dajmy to. Dobra, to mamy. Klaksony, wnętrze. Siedzenia warto wymienić, bo tutaj są jakieś takie starożytne. Ale jakie dam? Kubełkowe? Dawaj, kubły. Kierownica. Nie, zostawimy tu klasycznie. Klata, bez klaty. Dobra, tu nie dajemy nic. Oznaczenie. Domyślne tutaj mieliśmy, no bo tak go zdobyliśmy. Ale oznaczenia są tu ładne. Są pasy. Jaki kolor? Czerwony? Czerwony kolor dajemy mu, czy nie? To mi się podoba. Żaluzje. O! Te żaluzje będą spoko. Może czarne. Karbonowe, o. Ciekawe, czy można je przestrzelić. Lakierowanie i dajemy chyba czerwony kolor. O kurde, ten wygląda fajnie. Albo coś takiego. Gorący ruch. Cukierkowa, czerwień. W każdym kolorze wygląda fajnie. Dajmy coś takiego. Dodatkowy kolor. Czerwony szybszy, no. Właśnie o to chodzi. Trzeba trochę przyspieszyć tę furkę, nie? Środek różowy dawaj. O, to źle wygląda. O, może jakiś taki... O, coś takiego. Nie, zawsze problem jest z wybieraniem tych kolorów. Kurde. Nawet akcent nie potrzebny. A czekaj, za ile można sprzedać? Niestety tylko tyle, czyli koszt ulepszeń. Co to? O, taki wlocik nawet mi się podoba. Może być ciemny. A jest karbonowy? O, jest. Spoko. Spoiler. Okej, nie ma tutaj jakiegoś przesadzonego. Dajmy sobie ten standardowy. Spoiler zderzaka. Ja bym usunął. O. Pięknie. Pasy. Taki ładny pasek możemy sobie dać. I zawieszenie. Proszę bardzo. Czynia biegów, turbo. Myślę, tu kompresor powinien być. I co, taki wielki cal tutaj do tego auta? To nie jest zbyt trochę. Nie pasuje. SUVy też nie pasują. Tuner zobaczę. Tutaj też były takie nowe felgi. A gdzie są te nowe felgi tunerskie? Aha, to były chyba uliczne. Dobra, są te nowe. Wszystkie takie duże cale są, no nie? Jaki jest mój ulubiony model McLarena? Uła. Ale pytanie, chyba P1, tak myślę. Wszystkie następne to są kopie P1. Za duża ta Helga jest. Co by tu wybrać? Lowrider. O, to nawet fajnie wygląda. No, takie o. No i pięknie. Kule odporne oczywiście. Szyby lekko przydymione. I gitarka. McLaren 720S Spider jest kopią P1? Nie, chyba nie. Proszę bardzo. Mustang gotowy. Jedziemy. Jedziemy na zlot. Czy nie?
O nie, tutaj jakiś śmigłowiec. Jedziemy na zlot samochodowy. I co, on szybki jest czy nie? Czy on jest w ogóle przyczepny? Z testów, które oglądałem, wynika, że jest słaby, jeśli chodzi o przyspieszenie. Łatwo go zarzucić. Ciekawe jak na wybojach. Dobra, zobaczmy jak mi pójdzie tym Mustangiem. Ho! Ja mam dzisiaj jakieś lagi chyba w GTA czy coś. O ty kurde! Porobię ich jeszcze na spokojnie. Nie jadę tym skrótem, bo tam się zaczną zaraz rozbijać między sobą. To się źle skończy. Oj tak. Ej, ale wydaje mi się, że nie jest aż taki... Nie jest aż taki zły, jeśli chodzi o obracanie. Niektóre samochody tutaj naprawdę tragicznie pod tym względem. Na przykład RX-7 jest straszny, jeśli chodzi o obracanie samochodem. A ten wydaje się być dość spoko. Mimo, że też ma napęd na tył. Bokiem dawać, te? Nie, no musimy jeszcze spróbować stanąć na koło. Zobaczymy jak staje, bo każdy samochód troszeczkę inaczej z tych muscle carów staje na koło. No póki co aż tak bardzo chyba nie odstaje. Może trafiłem na słabych graczy. Nie ma jakiegoś złego tego przyspieszenia. O, akurat lampa na mnie spadła. Dobrze, że nie pod koła. Pod koła jest najgorzej, co? Jezu, Jezu, ten gościu jest straszny. Jeszcze te rajdowe lampy sobie zainstalował. Ej, bo z testów naprawdę ten samochód wypadał... Na testach wypadał beznadziejnie, ale tu... Jakoś tak nawet całkiem nieźle sobie radzi. Ten Dominator jest najlepszy na koło? Nie no, to będziemy musieli wytestować to. Koniecznie. Na pewno ta Celica ma lepsze przyspieszenie i w ogóle, ale myślę, że jest potencjał w tym samochodzie. Jest potencjał. Myślałem, że będzie dużo gorzej. No i drugi. Nie rzuca go aż tak, kurczę. RX-7 strasznie obraca, na przykład. Strasznie obraca też, no, Kometa S2 na przykład. Ale ten wydaje się być bardzo stabilny w porównaniu do tych samochodów, które wymieniłem. A to jest ważne na tych wyścigach. Bo wiecie, że przez to można stracić kilka pozycji. No jakoś, nie, chyba znowu trafiłem na jakichś słabych graczy. Tam jeden chyba tylko dobrze ciśnie w tym Kaliko z przodu. Sraliko. I on jedzie dobrze. Ale kurczę, to nie jest stabilny. Jak na tylno napędowca, naprawdę bardzo w porządku. Daje gazu na zakręcie do końca. Nic się z nim nie dzieje. Mega fajnie. Na wybojach też spoko. I chyba szybszy jest od Dominatora ASP, czy jak on się tam nazywał. Wydaje się być szybszy. No, jestem zaskoczony. Ja bym był, jakby był lepszy od Growlera, nie? Ale chyba nie jest. W, twoim zdaniem co jest lepsze? Ten Dominator czy Growler? Ten samochód jest za darmo, Growler jest za... tam chyba 1 800 000 czy 600. Która fura lepsza? Bo tak oglądałem testy, wydaje mi się, że ten Dominator jest słaby według testów. Teraz zgłupiałem trochę. O ty kurde, tu jest jakiś murek. Z tymi kwiatkami. Dominator na koło jest dobre. No tak, tylko widzisz, na tych wyścigach się koło... No w ogóle na żadnych wyścigach się nie używa tego stawania na koło, no nie? Zaraz przetestujemy, bo jest też glitch właśnie na to stawanie na koło. Zaraz sobie to ogarniemy. Ale patrz, teraz druga pozycja. Z jakimiś randomami grałem. Za ile punktów? Jeszcze nie myślałem o tym, ale myślałem o tym, żeby w ogóle zrobić podpisy na Steamie. Myślę, że to jest fajna sprawa. Dobra, musimy sprawdzić tego Dominatora, jeśli chodzi o stawanie na koło. Dawaj, Asuka, pokaż co potrafisz. To się robi jakoś tak. Bierzesz sobie Mustanga, idziesz sobie na jakieś miejsce, gdzie jest miejsce. O! Trzeba tak, zaciągnąć ręczny. Czekaj, wejdę w pasywa, bo tu zaraz będzie hardcore. Trzeba zaciągnąć ręczny, dodać gazu. W momencie, kiedy samochód podniesie się do góry, to na chwilę puścić gaz. I jak zacznie opadać, to gaz do końca. I wtedy on dostaje takiego... ten... Dodaje sobie takiego boosta. O, teraz źle zrobiłem. Teraz też źle. Wtedy się udało, za pierwszym razem. Jeszcze raz. Co ten tutaj taki ten wyrywkowy jest? What the fuck? Dobrze, że włączyłem sobie, nie? Pasywa. Kurde, co za jakieś tryhardy. Jeszcze raz.
się jakoś dziwnie odbił. O, o, o! Prawie się udało, prawie się udało. On musi tak tym tyłem jakby o ziemię się obijać, wtedy ma mega, mega dobre przyspieszenie. No tylko na wyścigach to się nie przydaje, bo głupio jest się zatrzymać w jednym miejscu, żeby tylko odpalić to, nie? O, akurat w ciężarówkę. Fajne to jest. To się właśnie przydaje, jak robimy jakieś dragi na sesji otwartej. Spotykamy się na przykład na lotnisku i wtedy te muscle cary robią porządek, no nie? O, jest, jakby strzelił, zobacz. No, to jest ekstra. Spoko, a spoko ten tunik wyszedł, no nie? Myślałem, że gorzej ten samochód będzie wyglądał, a jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny.